No ta woda w tym czajniku się nigdy nie ugotuje. Hej, dzień dobry, witam się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Pierwsza akcja jest taka. Jezus, Bazyl, Dawid siedzi, siedzę u góry, Dawid wchodzi i patrzcie co mi przyniósł. Taka młodziutka, słodziutka. Jezu, jak to się kiedyś kradziona. Zawsze... Kradziona, tak, no bo jakby nie było to nie nasza. A jak pachnie, a jaka słodka, normalnie cukier, po prostu wspaniałe. Za dzieciaka pamiętam się, latało po polach, podkradało się i tak... A jak w zęby wchodzi. No właśnie, myłeś zęby. Co do zębów, to chcę pokazać jedną rzecz. Pasta do zębów wygląda tak i ma takie paski kolorowe. To jest ta pasta i nie chodzi mi o tą pastę, to jest jakaś pasta z Niemiec, pierwszy razem używałam, tylko chodzi mi o ten kolor. Edytuję film i widzę, że zabrakło fragmentu filmu. Pokazałam pastę i teraz co, miałabym to tak zostawić i wszyscy się dziwią. Cholera, ona nam pokazywała pastę na palcu? Jak wycisnąłam tą pastę, przypomniały mi się kiedyś reklamy w telewizji, jak były pasty. I pamiętacie, że kiedyś te pasty takie były z tymi paskami kolorowymi i to były chyba pasty Signal między innymi. I tak mi się to przypomniało, że mówię, ja pierdzielę. Zaczniemy od pierwszej informacji, że dzisiaj jest niedziela. Druga informacja jest taka, że dzisiaj się miało troszeczkę ochłodzić i padać deszcz. I to już właśnie nastąpiło. Jest ile? 19 stopni i no, pada deszczyk, cały czas sobie tak babrze, że tak powiem. Jedziemy do Konina, znowu do tej restauracji indyjskiej, co kiedyś byliśmy. Pojemy sobie troszeczkę. Nany! Laurka jest dzisiaj bardzo ładnie ubrana, potem pokażemy, tak? Jak Laurka jest ładnie ubrana. I słuchajcie, mamy taką rozkminę, bo wczoraj byliśmy na... No robiliśmy grilla. I słuchajcie, skąd się wzięło to, że się układa to jedzenie na tych tackach? Bo to ja tak sobie kalkulowałam to, nie? Tak po mojemu. Nie wiem, to się zrobiło modne, zrobił się jakiś taki, nie wiem, czy to trend jednocześnie? Komu się nie chce ciszyć różdż? No właśnie nie wiem, czy to też w jakiś sposób ten różdż się mniej brudzi? I jeszcze jest jedna teoria, czy to wtedy, nie wiem, na tych tackach jest zdrowsze? Czy o co to chodzi? Bo kiedyś było tak, nie wiem, czy wy też tak pamiętacie, o Laurka, tu słyszycie, śpiewa. Było tak, że się po prostu układało kiełbasę, karkówę, wszystko bez tych tacek, bo kiedyś tego nie było, to nie było, no nie wiem właśnie, czy modne. Może chodzi o to, że tłuszcz kapał, nie kapał do ognia, tylko modne. Nie wiem o co, no ale z tacki też ci tłuszcz kapie na dół, no to nie wiem. I wczoraj właśnie Dawid wziął i kiełbasę ułożył normalnie, nie na tacce, tylko tak na ruszt. I to ta kiełbasa po prostu była z innego wymiaru, nie? No ona była tak dobra, że po prostu ja pierdzielę. I następny grill, jaki będziemy robili, tak samo. Normalnie co się da, to kładziemy bez tych tacek i o wiele lepiej to smakuje, ja nie wiem. Skąd to się wzięło? I my zawsze jak robimy grilla właśnie, to się uparliśmy na te tacki i zawsze jak jest grill, kupowanie rzeczy na grilla to jest tak, a tacki kupiłaś? Nie? No zawsze tak jest. Co tam robisz? Także jedziemy na szamę zjeść trochę. Ratusz. Ja wyglądam jak taki mnich. Powiem wam, że dobrym posunięciem było wziąć sweterek. No, a Dawid właśnie żałuje, że nie wziął bluzy. No tak, no, nie jest właśnie strasznie zimno, ale przynajmniej na łeb nie pada. Halo? Co ty robisz? Co ty robisz? Co ty mówisz? Idziesz ze mną? Matko, jaka blokada na schodach. Idę edytować film. Chodź. Idziemy. Boże, no nie przepuśćcie mnie, zobaczcie, no. Do domu wzięliśmy mango chicken, chili chicken i oczywiście naan. Bazyl posłużysz jako tło. Torby się nie kładzie na ziemi, ale robię wyjątek. Ostatnio jak były wyprzedaże, to kupiłam sobie torebkę w mango. Taką szoperkę, ale powiem wam, że jakość jej jest taka... No nie wiem, jakoś tak... No nie jest niby źle, ale coś mi tu jakoś tak nie gra. Niby fajna, niby tego, ale mogłoby być troszeczkę lepiej. Ja ją kupiłam na wyprzedaży chyba za 70 zł, a kosztowała ze 120 chyba, jakoś tak. Miałam wam pokazać, jak Laurka jest ładnie ubrana. Pokaż się. Tak, pokaż się. No, tu są, o zobaczcie, spodenki. O matko, ta dziewczynka, o Boże, no poczekaj. O, teraz, jak ładnie widać. Spodeneczki. Tak? O, ale brudna. Weź chusteczkę, trzeba się wytrzeć od razu. Taką brudną buzię masz. A ty do babci idziesz, taka brudniutka. Jak tam wejdziesz? Wycieramy. Wycieramy brudaska. Wycieramy brudaska. Jak ja pięknie wyglądam, jak ja mam pięknie... O jene, bach!
Ja mam piękny strój. Jak mówiłam, dzisiaj jest niedziela, jest już dużo później. Zobaczcie, trochę grajdołka jest ogarnięta i szafy już nie ma. Tej, która tutaj jest, już jest u Laurki w pokoju. Także jeszcze ogarniamy i ogólnie kończę już dzisiejszego vloga. Dzisiaj jest niedziela, chcieliśmy sobie trochę dłużej trochę więcej poleniuchować i dlatego vlog też jest krótszy. Ale mimo wszystko dziękuję serdecznie za spędzony z nami czas, za poświęconą chwilę. Jeżeli macie ochotę, to zostawcie kciuka, subskrybujcie i widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia, cześć! 6 minut 14 sekund, czyli prawie doczekaliście się najkrótszego vloga w historii. Tak, to są same słodycze, jak takie u was idzie, że to jest na kolację. I będą wyścigi z Laurą. To na ciebie też głaszczę, widzisz? I Sonie za łóżko. No ba, ba, ba. Super. Pamięć kupiłem sobie? Tak, to miałem cały czas.